Jak pani Magda powiedziała, nazywam się Piotr Kujko i pracuję w firmie Platysz i Masz na stanowisku Lead Character Artist. Pracujemy nad dość dużym teraz projektem. Niestety nie mogę o nim za dużo powiedzieć, dopóki on nie będzie miał swoje premiery, chociaż kompletnie nie mogę się doczekać, aż w końcu nadejdzie ten dzień i będziemy mogli pokazać, co razem z naszą ekipą zrobiliśmy. Tematem mojej pracy to są codzienne wyzwania, czy w mojej prezentacji, codzienne wyzwania w pracy artysty 3D w studio postprodukcji. Ja właściwie z rynkiem reklamy, z rynkiem postprodukcji mam do czynienia najwięcej. Jestem chyba aktywny zawodowo jakieś 7 lat i wydaje mi się, że jakieś 5-6 lat przepracowałem w postprodukcji. Inne firmy to były związane z game devem, więc gdzieś to jest trochę mieszanka różnych jakichś umiejętności, doświadczeń pod kątem produkcji grafiki trójwymiarowej i bardzo jest to według mnie istotne zbieranie takiego doświadczenia w różnych miejscach, przy różnych projektach, żeby no później będąc gdzieś tam w tym docelowej wielkiej firmie, jaką jest Platy, żeby można było faktycznie się tymi umiejętnościami wykazać. Moja prezentacja właściwie ta PowerPointowa, którą tutaj Państwo widzicie, składa się z jednego screena, jednego frontu. Pani Wynika profesor, to. przepraszam, bo my nie widzimy prezentacji, widzimy Państwo. tylko folder. Okej. Okay. A, okej, okay. To już postaram się to naprawić. Chwileczkę. Okej. Okay. Jak teraz? Czy Dużo teraz lepiej. działa? Tak. Dużo lepiej, fantastycznie. Także trzeba będzie faktycznie pamiętać o przeklikiwaniu tutaj folderu i tej prezentacji. Wrócę do wątku, więc tematem mojej dzisiejszej tej prelekcji właśnie są te wyzwania w pracy w studiu w postprodukcji trójwymiarowej. Jak mówiłem, właściwie moja prezentacja składa się z jednego takiego frontowego screena, ponieważ bardzo dużo rzeczy chciałbym pokazać gdzieś tam ukrytych na moim dysku, czy w projektach, które przygotowałem się razem z Platidżem, ale przygotowałem je na dzisiejszą prezentację. Także będzie tutaj sporo z mojej strony przeklikiwania gdzieś tam między tymi wszystkimi screenami. Wydaje mi się, że to będzie dla mnie troszkę łatwiejsze w organizacji dzisiejszego webinaru. Zacznę od tego, że jak wspomniałem, pracuję jako lead character artist, ale dzisiejsze reklamy właściwie, które Państwu zaprezentuję, jeszcze są z okresu, gdzie pracowałem na stanowisku właściwie trochę łączonym, bo wcześniej pracowałem na stanowisku character artist łamane przez asset artist, więc właściwie miałem dwa stanowiska jednocześnie i jest to bardzo, może nie tyle co popularne, ale mam wrażenie, że w Polsce jest to dość popularne połączenie wynikające właściwie z produkcji, które się na co dzień jakoś tam tworzy. Mam wrażenie, że jednak praca asetowa, praca nad modelami w przypadku jakichkolwiek produkcji, czy to gier, czy do filmów, czy do reklam, to powiedzmy, że tak ważąc jedno i drugie, to jakieś 70% to są tak zwane propy, czyli modele występujące w scenie, 30% wagi kolejnych jakichś tam produkcji w danym projekcie to są jakieś rzeczy organiczne, typu właśnie postacie. W związku z tym, że moje doświadczenie zawodowe wcześniejsze mocniej skupiało się wokół pracy asetowej, czyli pracy na modelach, w momencie podjęcia pracy w Platicz i Masz miałem troszkę, powiedzmy, rozdzielanie tych dwóch profesji naraz. Chciałbym Państwu pokazać, ja teraz oczywiście muszę znowu chyba przeklikać się na. Chciałem się upewnić, że jest dobrze widoczna strona ArtStation. Tak jest. Świetnie. To jest moje portfolio i oczywiście chciałem je pokazać jakby pod kątem mojej jakby codziennej pracy, właściwie poniekąd po godzinach, poniekąd nie, ale która chyba najlepiej zobrazuje, czym się zajmuję zawodowo.
Gdybyśmy mieli dostęp do tych nowych projektów, które w ostatnim czasie się przewinęły gdzieś tam w Platidżu, no to byłoby troszkę łatwiej też pokazać to pod kątem produkcji takich faktycznie zaawansowanych. W tym przypadku dzielę się moimi własnymi jakimiś pracami, które są w moim portfolio. Tak mniej więcej wygląda, powiedzmy, że jakiś tam zakres moich umiejętności związanych wokół tworzenia postaci. Przykładowo praca chyba moja flagowa z Bobem Marleyem. Wszystko powstało właściwie w 100% w środowisku 3D, ale z użyciem między innymi Mai i Arnolda. Jeszcze o tych programach w trakcie dalszej części mojego webinaru będę wspominał, jak właściwie się przekłada praca w tych dwóch programach gdzieś tam na co dzień. Stąd tutaj to, co jest widoczne w moim portfolio, jak mówiłem, są to mocno scalpingowe tematy, które nie zawsze przekładają się na taką codzienną pracę w studio postprodukcji. Wynika to troszkę, jak mówiłem, z tego, że takie produkcje w Polsce, gdzieś tam na tym naszym rynku polskim nie zdarzają się często, chyba że mówimy o chociażby dziale cinematików w Platidżu, gdzie przede wszystkim jest mocna waga skupiona między innymi na postaciach, natomiast ja pracując w dziale reklamy jednak częściej spotykam się właśnie z propami, częściej spotykam się z postaciami kartonowymi i przygotowałem właśnie dwie reklamy, które sobie omówimy pod kątem produkcyjnym, gdzie chyba dobrze pokazane jest właściwie cały przestrzał takiej produkcji trójwymiarowej na moim stanowisku i fajnie byłoby, jakby udało mi się jak najlepiej opowiedzieć, jaki w ogóle jest zakres tych wszystkich obowiązków, począwszy od modelowania, skończywszy gdzieś tam na shadingu. Dobrze. Chciałem się upewnić, że folder też jest dobrze widoczny, jeżeli tutaj cokolwiek się dzieje. No to fantastycznie. Nie jestem pewny, bo mam wrażenie, jest nas całkiem duża liczba osób, ale wydaje mi się, że większość, może nie większość, ale jakaś część osób być może z zagadnieniami grafiki trójwymiarowej spotyka się nie tyle co po raz pierwszy, ale jest wciąż gdzieś tam, szuka informacji na ten temat i być może nie wszystkie sformułowania, których używam, są jasne. Dlatego przygotowując się do tej prezentacji stwierdziłem, że dobrze byłoby troszeczkę od początku opowiedzieć w ogóle, jak wygląda taka praca w takim studio i trochę wyjaśnić taką podstawowe zwroty, podstawowe jakieś tam słownictwo i terminologię, którą się posługujemy na co dzień. Chciałbym zacząć od tego, jak wygląda właściwie praca grafika trójwymiarowego, powiedzmy, że od samego początku. Posłużę się jakimkolwiek screenem z tego, co tutaj mamy przygotowane, chociażby to będzie to. Zaraz omówimy sobie reklamę, którą tutaj będę prezentował, natomiast jeżeli chodzi o sam zakres pracy, myślę, że to będzie dobry background. W przypadku stanowiska asset artist, czyli osoby odpowiedzialnej za tworzenie modeli, jest to właściwie kilka takich procesów, które następują jeden po drugim, które gdzieś tam doprowadzają nas do tego ostatecznego, finalowego looku jakiegoś konkretnego modelu. Zacznijmy od tego, że w przypadku tego stanowiska zaczynamy, kiedy skupiamy się na modelowaniu, jakby pierwszym oczywiście tym aspektem dość istotnym właściwie całej tej produkcji jest modelowanie, jest to modeling. I tutaj musimy uwzględnić jakby cały zakres, cały warsztat ten modelingowy, tak? Czyli osoba, która jakby chce być modelerem, która siada do 3ds Maxa, czy do Mai i stwierdza, że ok, zacznijmy od tego, że będę tam modelował, no to musi opanować przede wszystkim, no oprócz interfejsu programu, tak, oprócz Mai, no ja tutaj mam jeszcze włączony projekt z Bobem Marleyem, jakby akurat do tego mam pewny dostęp, więc tutaj też możemy sobie jakkolwiek coś tam omówić wokół tego projektu. No to musi oczywiście znać wszystkie, jakby oprócz interfejsy, oprócz podstawowych narzędzi związanych z modelowaniem, prawda, te wszystkie ekstrudy, biwele i inne operacje związane w takie stricte wokół topologii, tak, czyli
jak mamy siatkę, tak to jest topologia, to co tutaj Państwo widzą, te wszystkie kwadraciki, prostokąciki, to jest nasz jakby podstawowa forma tworzenia, jakby stworzenia konkretnego modelu, tak? Każdy model jest właściwie, składa się z takich kwadracików, tudzież prostokącików zwanymi poligonami, które tworzą nam finalną siatkę i jakby jej kształt wynika dalej od wszystkich operacji, które na tym zrobimy, od jej zagęszczenia, bo im gęstsza jest ta siatka, no, tym więcej wypukłości, wklęsłości możemy gdzieś tam z tego wydobyć. I pierwszym zagadnieniem właśnie są to kwestie topologiczne. Łatwiej chyba byłoby pokazać to na przykładzie tej pracy, jakby to też jest dobry przykład akurat w moim portfolio, jeżeli chodzi o właściwie połączenie tych dwóch profesji naraz, czyli jest to połączenie sculptingu, połączenie umiejętności rzeźbiarskich właśnie z odtworzeniem anatomii, tworzeniem fotorealistycznej postaci razem z elementami modelingowymi, tak? Czyli to, co tutaj jest widoczne, te wszystkie jakieś tam panelowanie, wszystkie te rzeczy są wymodelowane, więc jakby tutaj jest to główna waga położona na programy typu Autodesk Maya czy 3ds Max i wszystkich tych narzędziach związanych z tworzeniem topologii. I powiedziałbym, że moja jakby, dzieląc ten mój zawód na właśnie charakter i asset artist, powiedzmy naraz, w konkretnych tam projektach, przy których pracuję, albo wykorzystuję jedno, albo wykorzystuję drugie, albo wykorzystuję oba. Ten przykład, który tutaj pokazuję na moim ArtStation, jest świetnym przykładem, jak się wykorzystuje oba, tak? Czyli modelowanie połączone ze sculptingiem. Powiedzmy, że mamy ten proces modelowania jako pierwszy, dość istotny, który trzeba opanować, bo jak mówiłem, znać wszystkie zasady topologii, jak tą siatkę się tworzy, co można z nią robić. Jedynie już powiedzmy, że mamy ten etap ze sobą, mamy to wszystko jakkolwiek już opanowane, przeskakujemy do kolejnego etapu i tym etapem jest ufałkowanie, czyli tworzenie ufałek, map UV. Żeby wyobrazić sobie, czym są mapy UV, jakby do czego one służą. Często się posługuję gdzieś tam wokół tłumaczenia tego zagadnienia na przykład cukierka. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś cukierek, który lubimy i on ma swoją wijkę, tak? Ma swój papierek. Więc w momencie, kiedy jakby trzymamy taki fizyczny cukierek, który jest gdzieś tam owinięty, to on tworzy jakąś bryłę. To jest jakaś bryła przestrzenna z reguły w kształcie jakiegoś prostopadłościanu. Natomiast jeżeli jakby zdejmiemy ten papierek i rozłożymy go sobie na płasko, to dostaniemy płaską powierzchnię samego papierka. Więc jest to świetna analogia przy tłumaczeniu właściwie, jak obiekt 3D można rozłożyć na warstwę 2D. Żeby jakby, oczywiście są do tego narzędzia tak samo dostępne i w jednym, i w drugim programie. Ja osobiście jestem zwolennikiem Mai i uważam, że jakby Maya, jeżeli chodzi o pipeline pracy, jest świetnym programem, jest programem bazowym dla, myślę, że większości studiów i w Polsce, i na świecie. Czasami widać jakieś takie próby wkręcenia innych programów w pipeline, ale wydaje mi się, że niezmiennie jednak Maya jest tym programem bazowym, gdzie tutaj się tworzy najwięcej rzeczy, więc tutaj w tym przypadku jakby ufałka raczej nie będzie widoczna, bo jest zrobiona na innym UV-secie, ale to jest cała taka plansza i tutaj teoretycznie mamy wszystkie obiekty trójwymiarowe rozłożone w przestrzeni dwuwymiarowej. Jakby to służy temu, że mając taką siatkę rozłożoną na 2D, jesteśmy w stanie wciągnąć sobie to do jakiegokolwiek innego programu do teksturowania. Teksturowanie jest właśnie trzecim już takim procesem, który w przypadku mojego stanowiska jest naprawdę istotny i też musi być na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zakres obowiązków i umiejętności. I mając właściwie przygotowany model 3D z rozłożoną tak zwaną ufałką, czyli z jego rozłożeniem na płaszczyźnie, wskakujemy do programów teksturingowych, na przykład, nie wiem, to może być Substance czy Photoshop, cokolwiek, i tam tworzymy dalej tekstury, które później eksportujemy docelowo do programu, w którym to będzie renderowane. Ja tak samo posługuję się w 90% swoich prac silnikiem Arnold, uważam, że Arnold jest świetnym silnikiem. Jest w miarę intuicyjny i właściwie
porównaniu do innych silników równie zaawansowanych, jakby przejście przez etap nauki jest relatywnie łatwiejsze niż w przypadku innych. I właściwie tutaj wszystko oczywiście dzieje się w środowisku MAI. Przygotowujemy sobie z tych tekstur, które mieliśmy, odpowiednie materiały, tak zwane, wykorzystując tak zwane shadery, czyli powiedzmy, że takie silniki generujące nam dany materiał w momencie, kiedy sobie tutaj mam, akurat to jest tak zwany hypershade, tutaj dobrze w miarę widać wszystkie przygotowane materiały. Materiały są jakby składowo, mają bazę składową z shaderu, do którego podłączone są wszystkie jakieś inne mapy, które finalnie generują nam odpowiedni wygląd. Więc to jest przykład akurat materiału shirt, czyli jego koszuli, i w momencie, kiedy zobaczymy, jak, z czego się składa, to okazuje się, że każdy kanał jest właściwie, tutaj pewnie będzie zaraz podgląd, tak, jest to wykorzystana mapa właściwie jakiegoś tam detalu, jakiegoś koloru, informacji o odbiciach, informacji o intensywności odbić, jakby raczej posługuje się taką w miarę prostą nomenklaturą, ale generalnie na co dzień używamy stricte typowych nazw dla danych tekstów, tak? Więc z reguły to się mówi o AO, czyli ambient occlusion, o roughnessie, glossinessie, spekach, diffusie i tak dalej. Więc jakby już kiedy się pracuje w tym środowisku, raczej nie używa się jakichś takich prostszych nazw czy polskich nazw, to też jest dość istotne. Także cały ten shader, cały ten materiał jest z reguły zbudowany właśnie z różnych tekstur. Te tekstury są podpięte pod tak zwane nody. Nody w jakikolwiek sposób mogą nam sterować, czy to intensywnością, czy saturacją, czy jakimikolwiek innymi operacjami wokół tych tekstur, żeby finalnie dać nam obiekt, którego materiał będzie miał właściwości takie, jak powiedzmy chcemy mieć, albo odpowiadające właściwościom fizycznym. Więc w tym przypadku, jeżeli mamy koszulę, no to wiadomo, że materiał koszuli jest zrobiony z mikropręgów, tak? Jest zrobiony z małego włosia, nie za bardzo odbija światło, raczej jest to światło rozproszone, oczywiście w zależności od materiału samej koszuli, ale powiedzmy, że jakieś tam bawełna. Więc jakby tutaj to wszystko robimy, później taki poskładany model z teksturami, z materiałami wrzucamy w rendering, oczywiście przy tym ustawiamy wszystkie jakieś światła, environment, cokolwiek, co chcemy, żeby było jeszcze dodatkowego w scenie, renderujemy i dostajemy finalny obrazek, który później gdzieś tam przetwarzamy jeszcze w jakiejś tam postprodukcji na tak zwany final look. Więc to, co tutaj już jest oczywiście prezentowane gdzieś tam w tej każdej pracy, no to są rzeczy, które jakby przechodziły przez każdy jeden etap w przypadku tam danego modelu, o którym właśnie mówiłem. Modeling, UV-ki, tekstury, shading, rendering i później compositing, czyli jakby składanie wszystkich pasów do jednego i wypuszczanie finalnego obrazka. Tu jest tak samo bardzo dobry przykład, jakby jak wygląda topologia, jak topologia się zachowuje. To, o czym teraz mówię, jakby głównie mam w głowie jakieś tam zabiegi skupione wokół postaci. W przypadku modelowania, przyjmijmy, że to będzie tak zwany prop, to będzie jakiś model w scenie. W przypadku modelowania, jakby tutaj troszeczkę, mamy mnóstwo oczywiście rzeczy wspólnych, ale czasami możemy pokusić się o to, żeby zrobić coś, powiedzmy, że gorzej albo mniej starannie, niżeli w przypadku postaci. Wynika to oczywiście z przeznaczenia jakiegoś tam danego obiektu, czy tam postaci, czy propów, który będzie użyty w scenie. Przykładowo, w momencie, kiedy mamy animację, mamy reklamę, cokolwiek, gdzie musimy zbudować jakiś environment, czyli tak zwane otoczenie. I mamy obiekty, np. budynki, które są na jakimś tam czwartym, piątym planie, czy właściwie na backgroundzie i jesteśmy pewni, że nie będzie dojeżdżała tam kamera, że nie musimy walczyć tam o detal, no to nie musimy się jakoś wybitnie skupiać na tym, żeby ten model był świetnie przygotowany, tak, żeby miał świetnie rozłożone UV-ki, żeby miał świetną topologię. W przypadku np. postaci, czy jakichś obiektów pierwszoplanowych, które są dość istotne, które będą miały detal, no to z reguły na to poświęcamy zdecydowanie więcej czasu. Jakby jest to też istotne w planowaniu sobie takiej produkcji pipeline'owej, tak? Czyli ja też zaraz powiem, czym w ogóle jest pipeline, czyli jakby trzeba mieć z tyłu głowy troszkę
to, do czego dany obiekt czy ta postać będzie wykorzystana, jak będzie wykorzystana, gdzie ona będzie. I gdzieś tam tutaj musimy się sugerować już własnym doświadczeniem, rozmową, nie wiem, z riggerem czy z osobą, która będzie to renderowała, na ile jakby sobie możemy gdzieś tam pozwolić w tym, żeby nie dopieszczać za bardzo tego obiektu, a na ile jednak musimy czasami to zrobić. W przypadku postaci mam wrażenie, że troszkę nie ma zmiłuj. I w przypadku postaci zawsze jest walka o dobrą topologię, ponieważ postacie właściwie no pewnie w 99% będą animowalne, tak? Będą miały szkielety i będą się ruszały w scenie, dlatego walka o topologię, walka o to, żeby te wszystkie kwadraciki, prostokąciki były odpowiednio położone, jest bardzo istotna. W przypadku modeli, załóżmy tego typu, jakim jest but, no to tutaj jest to na tyle skomplikowany sam w sobie obiekt, że czasami szuka się kompromisów, tak? Czasami żeby coś się modeluje i ma się wrażenie, że nie da się zrobić topologicznie tego lepiej, wiedząc, że może to, załóżmy, tworzyć jakieś tam problemy w przypadku rigu czy w przypadku animacji. Gdzieś tam są jakieś, załóżmy, lupy puszczone przez obiekt, które niestety mogą nam gdzieś tam szwankować w przypadku jakiejś tam deformacji i trzeba mieć to, załóżmy, z tyłu głowy, trzeba dojść do jakiegoś kompromisu w scenie, cokolwiek, w kompromisu z rigerem, jak taki model zbudować. Praca jako asset artist, myślę, że tutaj też warto się skupić jeszcze bardziej, to jest właściwie zakres obowiązków, trochę ten, który wspomniałem, czyli modelowanie, UV-ki, tekstury, shading i właściwie tyle. Powiedzmy, że to jest praca trochę czteroetapowa i jakby wypuszczenie takiego gotowego modelu dalej do kolejnego etapu pipeline'u, więc z reguły to będzie już etap renderingowy, oświetleniowy i tak dalej. W przypadku pracy jako character artist zakres obowiązków nam się bardzo rozszerza i zakres umiejętności nam się bardzo rozszerza. Mam wrażenie, że większość osób, które pracują na stanowisku character artist, z reguły zaczynały jako osoby pracujące przy modelach, nawet generaliści, którzy mieli raczej ogólną wiedzę o grafice trójwymiarowej i byli w stanie przeskoczyć jakby każdy etap produkcyjny od modelowania po compositing. Tak, czyli przez cały ten nasz pipeline. Jeżeli chodzi natomiast o pracę jako charakter artist, jako postaciowiec, ten zakres troszkę jest, powiedzmy, że wyjęty z tego pipeline'u, ale otwiera kompletnie inne dziedziny, których się trzeba nauczyć, które trzeba zaadoptować. A przede wszystkim, jeżeli pracujemy jako, posłyszę się jakimś innym przykładem, dość bardziej anatomicznym, a akurat ten cykl to są postacie mitologii słowiańskiej i tutaj jest to dość chyba dobrze pokazane na przykładzie chociażby Leszego. Przede wszystkim to, co powinien robić, to co powinien umieć postaciowiec, to jest rzeźbienie. Bardzo często spotykam się, na przykład kiedy oglądamy telewizję wspólnie z znajomymi czy z rodziną i lecą reklamy, przy których ja pracowałem i akurat się przywie jakaś postać, ja mówię, no zrobiłem tę postać, to z reguły jest takie stwierdzenie, o to ty to narysowałeś. Jakby, nie wiem dlaczego ludzie bardzo często utożsamiają rysowanie z grafiką trójwymiarową, która raczej nie ma ze sobą nic wspólnego, chyba że pierwszy etap konceptowania rzeczy, jakieś tam sketchowanie, szkicowanie tego wszystkiego i właściwie zamykanie się w przypadku tej pracy konceptowej trochę na tym. Dalej grafika trójwymiarowa nie powiedziałbym, żeby miała cokolwiek związane z rysowaniem. Raczej wolę używać, czy nie wolę używać się słowa rzeźbienie. I to, co my jako charakter się robimy, to jest głównie rzeźbienie, tak? Mam wrażenie, że łatwiej nas nazwać rzeźbiarzami niż w ogóle, nie wiem, grafikami 3D, bo oczywiście wszystkie umiejętności z rzeźby tradycyjnej w pewnym sensie przekładają się na naszą pracę, tak? Tylko że jest zupełnie inne środowisko i jest zupełnie jakby obróbka tego w dalszym procesie jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku rzeźby tradycyjnej, z którą też miałem trochę do czynienia. Pierwsza sprawa to jest właśnie umiejętność rzeźbienia i umiejętność jakby organizowania sobie tej rzeźby, organizowania sobie całej tej pracy, znanie narzędzi, tylko że to wszystko w tym momencie obraca się wokół
programów dedykowanych pod rzeźbę, wokół ich interfejs, wokół narzędzia, które są tam dostępne. Tak? W przypadku pakietu Autodesku mamy Matboxa, który jest bardzo dobrym też programem rzeźbiarskim. Jego przewagą chociażby nad innymi programami, właściwie nad jednym innym programem, jest taka, że jest z reguły wszystkie rzeczy, które renderujemy, no jakby renderujemy finalnie chociażby w Maya z wykorzystaniem Arnolda czy w 3ds Maxie, to bardzo istotną opcją jest łatwa, powiedzmy, interakcja tych dwóch środowisk jednocześnie. Mam na myśli, że w momencie, kiedy robimy to w innym programie, później trzeba mocno dochodzić jakby w programie docelowym renderingowym, czyli w tym przypadku Majce, jak, powiedzmy, uzyskać podobny efekt, który widzieliśmy gdzieś tam indziej w tym programie naszym renderującym. I to właściwie wokół wszystko się toczy wokół ustawień perspektywy, ustawień focal length w kamerze, ustawień chociażby oświetlenia. Natomiast w Matboxie jakby to wszystko jest na tyle bardzo mądrze połączone, że właściwie troszkę bezboleśnie możemy przeskoczyć z procesu sculptingowego w proces już, pomijając wszystkie retopologiczne sprawy, w proces renderowania. Tak samo jakby odpowiedniki kamery są identyczne i to jest bardzo istotne, bo z reguły rzeźbimy coś tam wykorzystując kamerę, wykorzystując jakąś tam perspektywę i w momencie, kiedy zmienimy sobie perspektywę, z której patrzymy, nie wiem, skąd to 35 stopni na 90 stopni, to nasza bryła przestanie być na tyle przestrzenna, w sensie będzie się bardziej spłaszczać i rozjadły się proporcje. I to jest też częsty problem, że później jakby dostosowanie jednego do drugiego jest mocno problematyczne i jedno w drugim programie wygląda zupełnie inaczej. Więc jakby jest to cała też taka techniczna warstwa gdzieś tam skupiona wokół tworzenia postaci i jest to mocno teraz takie techniczne myślenie o tym, co się tworzy i jak to będzie wyglądało finalnie w zupełnie innym środowisku, niż w którym się to tworzy. Stąd znajomość programu i jakby umiejętność posługiwania się narzędziami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są wszystkie rzeczy związane z anatomią. Mam wrażenie, że bez znajomości anatomii nie dałoby się po prostu wykonywać tego zawodu. W sensie dałoby się wykonywać go do bardzo podstawowego jakiegoś etapu, bez szansy na dalszy rozwój. Ja tym sculptingiem zajmuję się już kilka dobrych lat, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Oczywiście prywatnie to było zdecydowanie wcześniej. I mam wrażenie, że ja wciąż, czy nie tyle co ja wciąż, ja jestem pewny, że ja jeszcze przez długi czas będę na etapie nauki anatomii, bo nauka anatomii jest bardzo trudna. Jakby ona wymaga czasu, nie da się jej po prostu usiąść i nauczyć, tak? Jakby da się nauczyć nazw mięśni na pamięć wszystkich, ale tych mięśni i tak czy siak mamy bardzo dużo w ciele, chyba że nawet wchodzimy w anatomię zwierząt, więc tutaj jakby te mięśnie też się nam zmieniają, zmienia się nam szkielet. Musimy zdawać sobie sprawę właściwie z całej mechaniki, jak działa ciało, tak? Jak działa mechanika ciała, jak działa mechanika szkieletu, jakie są zakresy ruchu, jakie są napięcia mięśniowe w odpowiednim zakresie ruchu. Oczywiście też ta wiedza przekłada się nie tylko na sam charakter art, ale też na chociażby rigowanie czy animację, bo to, że my wyrzeźbimy postać, która będzie anatomicznie zgodna. Tak samo osoba, która jakby przejmie to za nas, taką pracę i będzie dalej ją chciała rigować, animować, również musi mieć pojęcie anatomii, żeby nie było jakichś dziwnych zakresów ręki, ruchem ręki, czy dziwnego zakresu skrętu tułowia chociażby. Tak? No więc w przypadku tych takich prac wokół postaci anatomia jest bardzo kluczowa, wręcz najważniejsza, żeby w ogóle dalej ruszyć. Stąd jeżeli ktokolwiek z Państwa stawia się w ogóle nad podjęciem się tego zawodu, który ja reprezentuję teraz i nie wie od czego zacząć, od razu mówię zacząć od nauki anatomii. I to jest studiowanie atlasów, to jest zapamiętywanie nazw mięśni, to jest też bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, jak to się nazywa. Jakby ja wciąż mam wrażenie, że dużo nie pamiętam, a mimo wszystko cały czas wracam gdzieś tam i powtarzam sobie te nazwy. Zapamiętanie landmarków, ułożenie szkieletu i widocznych jakby na ciele miejsc, które gdzieś tam są tworzone głównie przez mocną interakcję kości ze skórą, co nam gdzieś tam tworzy jakąś tam proporcję szkieletu i możemy wokół tego bazować, żeby dalej obracać się wokół postaci. Więc nauka, jeszcze raz nauka. Bardzo przydatne są chociażby aplikacje
które są wykorzystywane przez osoby ćwiczące na siłowni, gdzie widzimy, bardzo jest dużo ich na smartfonach, gdzie załóżmy widzimy, że wyciskanie sztangi, czy tam jakieś ławeczka, cokolwiek innego, jakie powoduje napięcie mięśniowe, jakie inne mięśnie wokół są zaangażowane. To też jakby pokazuje mechanikę ciała, zakresy ruchu i pokazuje, jakie mięśnie przy tym wszystkim działają, więc to też jest bardzo duża podpowiedź dla nas, dla artystów. Jak takie rzeczy, jak z takich rzeczy można korzystać. Jest to oglądanie bardzo dużej ilości innych rzeźb i oglądanie bardzo dużej ilości poradników medycznych, między innymi przyglądanie się temu, jak po prostu reaguje żywa tkanka, jak reaguje żywy mięsień na jakieś tam bodźce. Więc to jest ten kolejny etap. I powiedzmy, że to są te takie dwa etapy. Oczywiście jeszcze umiejętności manualne, tak, bo oprócz tego, że znamy dobrze program, znamy narzędzie, znamy domy, no to jednak musimy mieć w ręce to wszystko wyrobione. Stąd to też jest bardzo długi proces praktyki, właściwie porównywalny do samej nauki rysunku, więc być może tu jest jakieś tam podobieństwo w związku z tym związane. Jakby trzeba swoje przesiedzieć, trzeba swoje przerzeźbić i to wszystko musi wejść w krew. Ręka musi, w przypadku, tak, nasz pen od Wacoma jest teraz naszym dłutem, więc jakby to nim teraz posługujemy się na co dzień, więc jakby też musimy mieć w tym wszystkim w pewnym sensie wprawę. I to są powiedzmy takie trzy aspekty, które bardzo nam rozbudowują cały zakres naszych umiejętności i do tego jakby dorzucamy ten cały worek kwestii technicznych, który jest związany właśnie z pracą asetową, tak? Czyli właśnie o tych wszystkich topologiach, UV-kach, tych rzeczach, o których mówiłem. Jakby to wszystko musimy teraz zebrać do kupy. Jak tworzymy taką postać, to mieć z jednej strony tą artystyczną, powiedzmy, że medyczną wiedzę i umiejętności, i z drugiej strony musimy mieć cały ten wachlarz umiejętności technicznych, wszystko zebrać do kupy i wypuścić jakby gotową postać, która będzie jakby i animowalna, będzie zdatna do tego, żeby się poruszać, będzie dobrze wyglądała, będzie miała tekstury, będzie miała materiały, będzie miała dobrą topologię, będzie miała swój jakikolwiek charakter, więc jest to zlepek bardzo wielu gdzieś tam rzeczy, które musimy odrobić po drodze, żeby taki content przygotowywać. Więc z punktu widzenia, z mojej strony osobiście, z punktu widzenia tworzenia takich rzeczy, charakter art jest na zdecydowanie większym poziomie, jeżeli chodzi o swoje zaawansowanie, niż asset art. Natomiast, tak jak mówię, w polskich warunkach, w przypadku oczywiście postprodukcji, tego charakter artu jest relatywnie mało. Nawet jeżeli on jest, on się skupia wokół reklam, gdzie raczej nie tworzymy super fotorealistycznych postaci. Jakby to też są kwestie jakkolwiek budżetowe, są to kwestie czasowe, tylko tworzymy rzeczy raczej kartunowe, mocno uproszczone, gdzie one również są bardzo trudne, jeżeli chodzi o przede wszystkim o danie charakteru, tak? Bo jednak charakter art kartunowy jest takim tworzeniem postaci, które są bardzo uproszczone, ale swoją prostotą mają jednak uosabiać pewne cechy. Dlatego jest jednak ten taki sznyt, gdzieś tam takie zacięcie do oglądania filmów animowanych. Czekam, aż mój synek trochę podrośnie, żebym mógł z nim chodzić na wszystkie te filmy animowane, tak zwane dla dzieci, bo to jest kopalnia też wiedzy dla artystów, jak się posługiwać takimi referencjami, jak właściwie przykładać sobie takie uproszczone postacie do swojej pracy, żeby wydobywać z nich jak największy i najlepszy charakter. Oczywiście cała ta praca jest też połączona z pracą nad konceptem. To nie jest tak, że my jako artyści, czy to asetów, czy to w sensie propów, modeli występujących w scenie, powiedzmy niedeformowalnych, chyba tak to będzie łatwiej nazwać, nieorganicznych. My pracujemy z koncepcjerzami, z konceptem. My pracujemy z osobami, które najpierw to rozrysowują, a potem to przechodzi przez akceptę, jakby to jest rozrysowane do pewnego stopnia, to może być bardzo uproszczony rysunek albo bardzo zaawansowany w zależności od potrzeb. I jakby my wokół tego jakby dodajemy, my przede wszystkim tworzymy to w bryle przestrzenne i my to tworzymy, oprócz bryle przestrzennej, to jeszcze w sposób taki, jaki jest wymagany dla konkretnej produkcji, tak? W zależności, czy to są rzeczy właśnie fotorealistyczne, realistyczne, czy to są rzeczy kartunowe, czy to są rzeczy stylizowane, my jakby to wszystko uwzględniamy na całym procesie produkcji trójwymiarowej i dokładamy troszkę tam z reguły od siebie, żeby dany obiekt wyglądał jakby jak najlepiej, tak? W stosunku do jakby stylu danej produkcji. Dobra, mam jeszcze
troszkę czasu na szczęście, więc czy niedużo, ale mam i chciałbym teraz szybko wskoczyć w te dwie reklamy, o których Państwu na samym początku wspomniałem, bo tutaj dość fajnie jest to rozbite właściwie na te moje dwie profesje, które musiałem połączyć. W tym momencie, pracując już na trochę innym stanowisku, nie mam z tym do czynienia, ale przez dłuższy czas miałem i wydaje mi się, że te dwie produkcje, które stworzyliśmy, nie dość, że są bardzo fajne, no to jeszcze bardzo dobrze pod kątem tego, o czym mówię, będą pokazywały, jakby co my musimy zrobić. Zacznę od żywca. Chciałbym się tylko upewnić, że wszystko działa z dźwiękiem i wszystko działa jakby z wyświetlaniem, więc po włączeniu bardzo proszę tylko jakieś info, że jest OK. Dobra? OK. Reklama. Jest ona bardzo często emitowana w telewizji, dlatego pewnie większość z Państwa też ją jakoś kojarzy, teraz chyba trochę mniej, ale gdzieś tam na przestrzeni maj, czerwiec była właściwie non-stop. Znam tę melodię w ogóle już na pamięć, zresztą sama produkcja trwała też jakiś tam swój czas. To jest super. W ogóle na przykładzie tej reklamy, druga jest bardziej zaawansowana, ale wydaje mi się, że na tej można lepiej troszkę zobrazować cały pipeline, bo on nie był tak skomplikowany jak w przypadku reklamy Babybel, którą też zaraz pokażę. Zakresem mojego obowiązku i mojego dobrego kolegi z pracy Artura Borkowskiego było przygotowanie asetów, czyli wszystkich takich rzeczy produkcyjnych zrobionych 3D do tej sceny, które z różnych powodów trochę nie mogłyby być albo były nieopłacalne do zrobienia w jakikolwiek fizyczny sposób, gdzieś tam na etapie produkcji, nie na etapie postprodukcji. Oczywiście to są lodołamacze, czyli właściwie trochę nasz taki flagowy w tym momencie model w tej reklamie. Ja tutaj nawet mam przygotowany turntable. To jest tu. Tak to wygląda. Włączę powtarzanie. Tak coś takiego wygląda jakby w środowisku trójwymiarowym. Jakby to się kręci, więc można dostać tego oczopląsu, dlatego pozwolę już sobie zatrzymać. Jakby bardzo często wypuszczamy prewki w taki sposób, żeby każdy z nas jakby widział, jak wygląda model z każdej strony, jak reaguje na światło, jak reaguje na światłocień, jaka jest specyfika konkretnych tam materiałów i tak dalej. Dlatego takie obrotówki, tak zwane 360 turntable, bardzo często wychodzą nam z produkcji i one później dalej przechodzą przez procesowanie, przez komentowanie ze strony leadów, superwajzorów, klientów i tak dalej. Stąd my, jakby przygotowując model, musimy finalnie dostarczyć dokładnie to razem z plikiem, jakby z jakimś OBJ-em, czy FBX-em, czy w jakikolwiek innym formacie, samą geometrię razem z paczką tekstur, przygotowanym shaderem do dalszej części produkcji, z danego pipeline. Wspomnę jeszcze, czym jest pipeline, bo być może to słowo nie jest do końca zrozumiałe. Pipeline to jest właściwie jakby poukładany cały ciąg produkcji od samego początku do samego końca. I oczywiście możemy tutaj wyłonić ten pipeline nasz postprodukcyjny, ale zakładam, że w przypadku produkcji, czyli tego pierwszego etapu, gdzie rozkładana jest scena, gdzie są aktorzy, gdzie mamy plan zdjęciowy, tak, ten etapu produkcji, tam też na pewno takie słowo funkcjonuje. Nie znam jego rozwinięcia w przypadku samej produkcji, natomiast w przypadku postprodukcji, czyli to, co my musimy zrobić, kiedy dostaniemy taki materiał, no to właściwie zaczyna się kontynuacja tego całego pipeline'u i
wpadamy w ten nasz pipeline, który też jest dość zawiły. Zaczynamy od tego, że jakby ok, jest tam plan, na planie działa ekipa, wszyscy sobie pracują nad materiałem i z reguły jest już jakiś z naszej strony, w sensie ze strony firm postprodukcyjnych, art director, czy ktoś, kto będzie się tym jakkolwiek zajmował, supervisor, żeby też już wiedzieć, co się dzieje na scenie, na co się my mamy przygotować, na co przygotować ekipę, jakby co można zrobić w środowisku komputerowym, czego nie można zrobić, jakby takie troszkę próby gdzieś tam szukania kompromisów i cały czas patrzenie na to, na ile jakby praca ekipy nie będzie problematyczna dla nas i odwrotnie. Dostajemy taki materiał i wtedy jest rozbijany cały pipeline, tak? Czyli to są rzeczy, które my musimy zrobić jako asetiarze, to są rzeczy, które załóżmy muszą powstać jako symulacje, tak zwane FX-y, jakieś tam symulacje właśnie, o których pamiętam pani Magda wspomniała, dymów, cieczy, innych wiatru, cokolwiek tam jest istotnego, te wszystkie symulacyjne rzeczy to są właśnie FX-y, które też przechodzą przez swój oddzielny proces tworzenia. Dalej, kiedy już mamy jakiś stworzony ten content, tak, jakąś tam bazę, trafia do kolejnego etapu, do etapu teksturowania, do etapu tworzenia materiałów, czyli ten shading, o którym mówiłem na początku. Gdzieś tam już w międzyczasie szykują się riggerzy. Riggerzy dostają od nas cały czas update'owane modele, jeżeli to są postacie. Riggerzy tworzą szkielety tych postaci, dzięki czemu taką postać można animować. Posłużę się akurat nie przykładem tym, ale przykładem tego, co będzie w Babybelu. Chociażby takiej postaci, tak? Więc z reguły tworzymy postacie właśnie w takiej pozie, żeby można było łatwo przygotować szkielet dla takiej postaci i później ją w łatwy sposób wprowadzić w jakąkolwiek animację, tak? Tym się już zajmują animatorzy. Więc w przypadku postaci ten proces jakby przechodzi też przez rigowanie. W przypadku modeli często też, w zależności od tego, jakie to są modele, tak? Tutaj dobrym przykładem jest chociażby te turbiny, które widać w tym statku. One są widoczne w jednym ujęciu, ale tak samo one są animowane, więc tutaj też był zrobiony jakiś rig do tego, żeby animatorzy mogli to w łatwy sposób zanimować i wyrenderować. Przepraszam, i puścić dalej do renderu. Dlatego pipeline zaczyna się już tutaj troszkę zazębiać, trochę dochodzą kolejne osoby, trochę kolejne etapy jakby produkcji wchodzą jakby jednocześnie, tak? One stworzone są jednocześnie. W momencie, kiedy powiedzmy gdzieś tam już dochodzimy do tego końca tworzenia modelu, gdzie już on jest zaakceptowany, poszedł do rigu, my w tym czasie zawsze pracujemy nad teksturami i nad materiałami, co jakby nie będzie raczej wpływało na dalszą pracę ze strony animacji. Ten model jest finalnie wpuszczony do ekipy, która będzie to renderowała, ona jeszcze to wszystko sprawdza, jak się zachowują te materiały w scenie tej naszej, czy tej scenie bazowej, gdzie są już ustawione jakiekolwiek światła, gdzie są ustawione już, być może nawet dodane już FX-y, właśnie te wszystkie dymy i inne rzeczy. Tam następuje proces jakby oświetlenia tej sceny, pracy nad tą sceną, żeby ona miała odpowiedni charakter. W momencie, kiedy jest taki materiał gotowy, surowy, jest dalej przekazywany do ekipy, która robi compositing, czyli właściwie upiększa, jak się da, i niweluje wszystkie błędy, które gdzieś tam wychodzi z produkcji trójwymiarowej, dodaje jakiekolwiek rzeczy gdzieś tam, korzystając z efektów niekoniecznie 3D, korzystając z efektów 2D i finalnie później trafia jeszcze tak zwany offline, i gdzie są robione ostatnie szlify, z reguły gdzieś tam przed premierą i dalej taki materiał trafia już do produkcji, przepraszam, do emisji. Zagresem, jak mówiłem, tych naszych obowiązków jest stworzenie takiego modelu od geometrii do tekstur. Właśnie pokazałem przed chwilką, jak wyglądają takie modele, które my przygotowujemy. Musimy nad tym przez cały czas czuwać i być pewność, że wszystko tutaj działa. Dla takiej ciekawostki powiem, że przed model takiego icebreakera, tego lodołamacza, był podzielony chyba na 60 czy 70 ufałek. Tak? Jakby z reguły ten model to jest jedna ufałka, czyli jeden obiekt rozkładany jest na jednej ufałce. Korzystamy tutaj z tak zwanych UDIM-ów, więc jakby te ufałki można obok siebie gdzieś tam stawiać.
to był na tyle skomplikowany i duży model, że musieliśmy walczyć o jak najwyższą jakość tekstur, o to, żeby te tekstury były renderowane, eksportowane, przepraszam, w rozdzielczości 4000 czy nawet 8000, co do niektórych UDIM-ów trzeba było akurat zaimplementować, więc ten model jakby pod kątem technicznym jest bardzo zaawansowany. W przypadku pipeline'u jest jeszcze taka uwaga, nie wszystkie modele jakby robimy od zera. Czasami jest tak, że jest coś ze starej reklamy czy z innej produkcji i to trzeba przemodelować. Czasami jest to jakiś model kupiony, jakby mający licencję dalej do jego czy edytowania, czy nawet do wykorzystania w całości i czasami też się nad czymś takim pracuje. Tutaj pozwoliłem sobie jeszcze wykorzystać z produkcji Adriana Klimczaka, który w międzyczasie, kiedy my tworzyliśmy modele, pracował nad tym całym tak zwanym environmentem, czyli otoczeniem, jak to ma wszystko wyglądać. I tutaj widzimy pierwszy screenshot, jak powstawała ta, tutaj gdzieś to było, o, dokładnie jak tworzyła się ta przestrzeń tego lodu gdzieś tam w jakiejś Arktyce czy tych północnych lub mocno południowych terenach kuli ziemskiej. Więc pierwszy screen, jak wyglądały jakieś tam odbicie, jak wyglądała faktura śniegu, jak wyglądały faktury tych wszystkich lodów. Wskakujemy gdzieś tam już w dalszy, zaawansowany już bardziej etap, kiedy już były modele przez nas we dwójkę z Arturem przygotowane. Już widzimy, że doszły na jakieś nowe fałdy, że doszły kraki na tym zalodowoceniu. Mamy już tutaj stworzony te koryto, które zostawia za sobą po lodzie ten lodołamacz. Udało mi się nawet odkopać testy symulacji, jak wyglądała symulacja tego lodu, to jest oczywiście wszystko maskowane. I tutaj możemy zobaczyć właściwie, jak już wymaskujemy sobie jakiś tam jakiś obiekt czy jakiś efekt, to możemy zobaczyć, jak zachowuje się na przykład symulacja wody, tak, w odpowiednim momencie i pracować tylko nad tym. Było sporo innych masek, bo zresztą do tego dochodziła tam jakaś tam nam maska dotycząca tej kopuły śnieżnej, tego lodu, która się tak samo rozwarstwiała, więc pyłu jakiegoś śnieżnego, który się wokół tego emitował. Dlatego jest to naprawdę mocno zaawansowany proces nakładania kolejnych warstw na siebie, żeby finalnie zdobyć jakiś bardzo przyjemnie wyglądający look. Tutaj chyba jest to dość dobrze widoczne. Tak, finalnie dostajemy taki obrazek, gdzie właściwie mamy jakieś krople, jakieś śniegi, gdzie to wszystko naprawdę mocno, mocno żyje. Ale to, co jest najfajniejsze, jakby w tych scenach, które teraz pokazałem, że to wszystko jest wygenerowane w 3D, tak, jest wszystko komputerowe. Nie, oczywiście nikt z nas nie poleciał gdzieś tam na Grenlandię czy Arktykę, żeby jakby zaangażować dwa lodołamacze, bo jakby kosztownie byłoby to niemożliwe, dlatego też z takiego punktu widzenia patrzy się na taką produkcję i stwierdza, co można zrobić, czego nie można zrobić, co to fajny efekt, jakby jest to kompilacja trochę wszystkiego, żeby finalnie ten obrazek jakby był w odpowiedzi na dany styl jak najlepszy jakościowo. Tak, w tym przypadku walczyliśmy zdecydowanie o jak najlepszy fotorealizm i wydaje mi się, że udało nam się to zdobyć. Na taką produkcję siedzi generalnie bardzo dużo ludzi, znaczy bardzo dużo, w zależności od oczywiście produkcji, od skali jej zaawansowania nad tą reklamą pewnie siedziało 30-40 osób, jakby zaczynając od produkcji mam na myśli producentów, poprzez artystów, jakby ten dział deweloperski, już później po jakby social media, po wszystkie jakieś takie rzeczy, które się dzieją jakby po stworzeniu tego materiału i dalszej emisji. Więc jest to raczej duży skład i każdy generalnie ma swoje zadanie. Ostatni screen z tej reklamy to jest przykład tego walenia, którego mieliśmy gdzieś tam na koniec tej reklamy i on jest dość dobrze tutaj pokazany. Tak? To jest animacja, która trwa prawie 6 sekund i na potrzeby czegoś takiego tak samo musimy stworzyć modele. W przypadku tego modelu, ten model już pamiętam, że
jakby mieliśmy w zasobach, prawdopodobnie wykorzystany gdzieś indziej. To, co mieliśmy z nim zrobić, to jakby przeteksturować go, zmienić jego proporcje, więc jakby bazowaliśmy cały czas na tej jednej siatce. Nie trzeba było robić tak zwanej red topologii, czyli budować siatki od nowa, tylko mogliśmy wykorzystać to, co mamy i przerobić to pod nasz nowy look, pod nową produkcję. I często się tak robi. Jakby trzeba też pamiętać w pipeline, że często się szuka jakichś takich rozwiązań już powiedzmy, że gotowych, bo tu przede wszystkim chodzi o czas, tu chodzi o koszta i o to, żeby to wyglądało dobrze, tak? Jakby jeżeli nie trzeba jakoś super się skupiać na tym, żeby stworzyć coś zupełnie od zera i jakby jest miejsce na to, żeby posłużyć się czymś innym, z reguły jest to wykorzystywane, żeby proces ten przyspieszyć, żeby zasoby ludzkie, które są w danej produkcji, przerzucić gdzieś tam na inną stronę i żeby mogli z tym nad tym pracować. Więc moja praca jakby przy tym projekcie skupiona przede wszystkim wokół tych lodołamaczy, gdzie trzeba było przemodelować ten icebreaker, który już mieliśmy, jakby trochę powiedzmy, że gotowy na zupełnie nowy wzór. Trzeba było zrobić wszystkie tekstury od nowa. Problematyczny na przykład w tym przykładzie był śnieg. Sama tekstura śniegu może generowana nie była automatycznie, ale to, żeby ten śnieg był rozrzucony właśnie w taki bufiasty sposób, żeby zachowało się jak takie właśnie kopuły śniegu gdzieś tam, załóżmy zgarnięte, jakąś łopatą czy coś i porozstawiane gdzieś tam po kątach, to powiedzmy, że generowało jakieś takie problemy, bo powierzchnia samego takiego statku jest dość duża. I trzeba było szukać jakichś rozwiązań, żeby zrobić to w miarę proceduralnie, tak? Proceduralnie, czyli w pewnym sensie umożliwiając, żeby to komputer przeliczył sobie miejsca, w którym coś się ma zadziać, a nie człowiek. Więc tutaj były jakieś takie pod kątem technicznym z tym niuanse, które trzeba było rozwiązać, natomiast na szczęście się to wszystko udało, wykorzystując ponownie jakby doświadczenie każdego z nas, jakby umiejętność pracy w różnych programach i szukania najlepszych rozwiązań, żeby później finalnie można było to zaimplementować do finalnego etapu. Także takie rzeczy czasami tworzą się przy pomocy programów sculptingowych, więc w sculptingowych programach nie tylko się rzeźbi postaci, ale też właśnie rzeczy organiczne, nawet jak śnieg, czy w jakichś tam programach, nie wiem, chociażby Bifrost, gdzie można sobie generować już jakieś takie właśnie partiklowe tematy, które będą wyglądały tak jak śnieg, jeżeli poddepniemy pod to odpowiedni shader, który będzie zachowywał się jak materiał śniegu. Tutaj, jak mówię, tutaj jest mocno praca asetowa, skupiona przede wszystkim na modelowaniu, teksturowaniu i jakby zamknięciu modelu wokół, nie licząc tego handbooka, jakby jest to praca skupiona wokół całego tego procesu modelingowego. Wskakujemy szybciutko do drugiej reklamy, którą jest Babybel. I Babybel niestety w polskiej telewizji nie da się tego zobaczyć. Jest to produkcja, która została stworzona bodajże na rynek amerykański, jeśli dobrze pamiętam. I jest to produkcja, która trwała chyba 3 miesiące. Jest to jedna na pewno z flagowych produkcji reklamowych Platidża w tym roku, która pochłonęła bardzo duże zasoby jakby czasu, ludzi, zapewne też budżet. Daliśmy naprawdę z siebie wszystko, żeby ta reklama wyglądała świetnie i z radością chciałem tutaj Państwu zaprezentować. To co tylko co muszę zrobić, to... In the world we were living in, everything was made to be appealing. Constantly tempted. Life was sweet. Bittersweet. All we needed was a little help. Help to realize that another life was possible. To realize that this world actually hid another reality. It gave us the courage to change. For good. To change for goodness. Baby Bell, join the goodness. Super. Mam cały czas wrażenie, oglądając te reklamy, że jakby naprawdę tutaj poziom tych efektów, które widzimy, są na bardzo wysokim poziomie. No nie bez tego, że był to
naprawdę ciężki projekt. Był to projekt, w którym musieliśmy bardzo się sprężyć, który klient też był bardzo wymagający i dostawaliśmy bardzo często jakieś uwagi. Mogę nawet tutaj, mamy przygotowane jakieś, także tutaj, tak? Zobaczmy, jak wyglądało produkcyjnie, coś takiego. Czyli wszystkie jakieś adnotacje, jak ma wyglądać ta scena, co trzeba poprawić, co gdzie ma tutaj latać, to wszystko było cały czas procesowane razem z pracą z klientem i gdzieś tam była próba, jakby też nawet pod kątem pipeline'u z naszej strony, tak, przygotowanie odpowiednich asetów, jak przygotowaliśmy odpowiednie asety, czyli właśnie te wszystkie modele w scenie, które powinny być, które były lepiej widoczne w tym filmiku. Ja pozwolę sobie skorzystać z których z kadrów, które na pewno tutaj mamy, na przykład to, tak, gdzie jakby to wszystko, co tutaj się dzieje, te wszystkie jakieś billboardy, pączki, jakby takie rzeczy trzeba było zrobić w 3D i wstawić w scenę, żeby to wyglądało oczywiście jak najbardziej realistycznie. Oczywiście produkcja tak samo jak w przypadku Żywca zaczynała się od surowych planów, tak wyglądał plan zdjęciowy, którym jakby, z którego my musieliśmy stworzyć no, to wszystko, co nam się dzieje, mamy tutaj kilka screenów, więc jakby tak to wszystko było zaaranżowane. Cała reszta, która się działa wokół, działa się w grafice trójwymiarowej. Tutaj jest ten screen, prawdopodobnie on też teraz będzie lepiej widoczny w kadrach. Tylko się przyjrzę, tak, jest tutaj. Tak, więc dla porównania tak wyglądało co zostali, są nagrane przez drona do finalnego obrazku, gdzie tak naprawdę dzieje się tutaj wszystko. My jako asetiarze, ja tutaj już mocno dzieliłem stanowisko character artist, asset artist, musieliśmy przygotować wszystkie te obiekty, które są tutaj w scenie razem z materiałami, z teksturami i dać się dalej do renderingu, więc wszystkie te drony, które tutaj latają, wszystkie te świecące, emisywowe modele, były przygotowane przez nas i wrzucone do sceny. Tak samo te wszystkie tak zwane traile, tak to było nazwane, gdzie poruszały się te wagoniki z żywnością. Tak samo trzeba było przez nas wygenerować, wypuścić jakby wokół tego obiektu. Już są jakieś takie mocno tematy związane z rotoscopingiem i jakby z compositingiem, jak to wszystko w perspektywie dobrze umieścić. To na szczęście nie jest zakres moich umiejętności i i tego, co ja muszę robić, bo wydaje mi się, to jest niesamowicie. I trzeba było to przygotować do produkcji. Natomiast druga strona tej pracy nad tą reklamą to właśnie były serki, za które odpowiedzialny byłem ja pod kątem modelingu i pod kątem teksturowania. Artur Borkowski później przyjął na siebie shaderowanie, czyli tworzenie materiałów, żeby to wyglądało jak najbardziej możliwie realistycznie, żeby serek w swojej jakby strukturze, swojej warstwie wyglądał jak serek, jak faktyczny obiekt serek, żeby ta woskowa owijka wyglądała jak wosk i tak dalej. A więc przygotowanie, no, to też jest troszkę takie, powiedzmy, dzielone na dwa, na ile taka postać jest faktycznie postacią, na ile ona jest właściwie samym modelem, bo tutaj topologia odgrywała niesamowicie ważną rolę i tutaj mając też jakby kilka wersji serków, jest to chyba dobrze widoczne gdzieś, wykorzystam kadry. Chociażby na tym screenie, ale wiem, że był jeszcze jeden tutaj. Widzimy, że mamy kilka wersji też tych wszystkich serków, tak? Te, które się otwierają pionowo, te, które się otwierają poziomo, te, które robią taką fałkę, serek ninja, więc produkcyjnie było to bardzo trudne pod tym kątem, że musieliśmy korzystać z jednego asetu, z jednej postaci i tylko podmienić im geometrię. Natomiast topologia, czyli jak ta siatka jest zbudowana, jakby zawsze determinowała możliwość otwierania się tych serków, możliwość jakichś tam ich interakcji. Stąd w ogóle konceptowanie tego na samym początku było dość problematyczne, bo reklama jeszcze na początku jakby etapy produkcji nie zakładała załóżmy innych wariantów serków i trzeba później było przerabiać te, które wcześniej były wyrobione na jakieś inne wersje, jakby cały czas trzymając się deadline'u, który no jakoś się nieubłagalnie zbliżał, więc to był bardzo gorący okres, gdzie naprawdę trzeba było dużo siedzieć, gdzie trzeba było się bardzo skupić i właściwie finalnie oddawać modele,
w których była raczej pewność, że wszystko gra. Jakby nie mogliśmy wtedy już pozwolić na błąd, nie mogłem sobie ja sam pozwolić na to, żeby coś tam popsuć topologicznie, bo wiedziałem, że są już gotowe sceny, my musimy wprowadzić nowe postacie do sceny i trochę nie ma czasu na R&D, nie ma czasu na jakieś sprawdzanie, jest szybki rig, gdzieś tam z wykorzystaniem szkieletu, który był robiony na bazowych serku, na bazowym serku i wypuszczenie to dalej do animacji. Stąd przygoda była z tym wielka. Właśnie jak mówiłem, nie wiem na ile jakby taka postać, można ją nazwać faktycznie postacią organiczną, oczywiście jest organiczna, ale na ile jest to postać scalpingowa, gdzie można było się wykazać umiejętnościami rzeźbiarskimi, na ile jest to jednak bardziej model, który skupiony jest wokół swojej budowy, topologii i jakby jak on dalej oddziałuje w świecie CG, ale w przypadku kota, no to już tutaj mieliśmy powiedzmy, że troszkę więcej, ja miałem troszkę więcej do popisu, bo też jestem odpowiedzialny za jego produkcję. Podobnie Artur Borkowski robił shading, ja zajmowałem się na etapie bodajże teksturowania, gdzie trzeba było wyrzeźbić takiego kota, trzeba było mu zrobić topologię do tego, żeby on był deformowalny, żeby mógł się i zachować jak żelek z jednej strony i żeby mógł wszystkimi tymi swoimi kończynami odpowiednio ruszać, więc nacisk na topologię również był tutaj istotny. Trzeba było wykombinować, jak stworzyć oczy, żeby te oczy były żelkowe, ale ze swoim jakby własnym materiałem nie przebijały światła dalej. To są jakby materiały bardzo zaawansowane pod kątem dalszego developingu, tak? Jakieś tam SSS-y połączone z refrakcją. Jakby te wszystkie właściwości tych materiałów, które nam odpowiadają za odpowiedni wygląd takiego żelka, to jest naprawdę już ciężka sprawa. No i finalnie na szczęście się jakoś tam udało. Kot również przechodził przez bardzo dużo poprawek. Cały czas coś tam było nie tak z proporcjami. Na przykład klient wolał na początku wersję taką trochę grubszą, potem bardziej taką zbudowaną. Potem gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim. Mniejsze uszy, większe uszy i tak dalej, więc to też pokazuje, to jest ta druga problematyczna strona samego 3D, jak organizować sobie taką pracę i ile trzeba mieć jakby z tyłu głowy, zaczynając taką produkcję, i ile trzeba mieć dużo doświadczenia, żeby pewnych rzeczy unikać od początku, albo wiedzieć, że coś tam może nam nie wyjść na którymś etapie, więc od razu lepiej jakby zadbać na początku, żeby to dobrze działało. Tutaj niestety nie mieliśmy jakby super, byliśmy na to super przygotowani, ale mimo wszystko techniczne aspekty trzeba było bardzo często przerabiać, bo jest, produkcja 3D jest z reguły tak zwana nazwana destructive, tak? Jakby czasami w pipeline używa się słów non-destructive i destructive w zależności od jakiegoś tam etapu pracy i nomenklatura wyjaśnia jakby tylko tyle, że coś można popsuć na dobre i jakby potem trzeba to mocno naprawiać, albo jest non-destructive, czyli raczej tego nie popsujemy. I w tym przypadku tworzenie takich modeli jest mocno destructive, bo niestety topologia jakby trzyma dalej UV-ki, trzyma dalej tekstury, więc w momencie, kiedy zmieniamy taką topologię, trzeba wszystkie te procesy poniekąd przerobić od nowa, albo to jakoś podmieniać i kombinować. Więc takie techniczne aspekty też jakby w takiej produkcji, takiej reklamy są bardzo istotne i trzeba mieć z tyłu głowy, że coś tam się może nam wypiąć, dlatego warto naprawdę od samego początku czuwać nad pewnymi aspektami, które mogą być problematyczne. Także to są takie dwie reklamy, które Państwu przedstawiłem plus moje portfolio. To, co jakby chciałem pokazać przede wszystkim, to jest to, że w moim przypadku i w przypadku tego, co robię, jakby zakres tych moich obowiązków i umiejętności jest, mam wrażenie, naprawdę szeroki, bo w swoim portfolio raczej skupiam się na postaciach realistycznych, fotorealistycznych, w ostatnich produkcjach z Patichem, które realizujemy, których jeszcze nie możemy pokazać, które są na etapie gdzieś tam produkcji. Również są to postacie jakieś tam realistyczne, więc jest tutaj dużo takiego rzeźbiarskiego podejścia, można się wykazać pod kątem artystycznym, ale z drugiej strony bardzo często zaskakują nas produkcje, zaskakują oczywiście w pozytywny sposób, w którym trzeba naprawdę jakby z dnia na dzień przeskoczyć na kompletny inny workflow, przypomnieć sobie na myśli w pamięci mięśniowej właśnie wszystkie zasady modelowania, jakby wskoczyć w nowy pipeline, na przykład wymodelować taki statek, zrobić odpowiedni shading, wpuścić go do produkcji, a potem wskakuje nam dość duży temat produkcji, czy reklamy, w której produkcja w moim przypadku była skupiona głównie na jakichś postaciach kartonowych, mocno technicznie zaawansowanych, żeby to wszystko działało.
Dlatego jest to naprawdę bardzo cały czas takie skakanie między jednym a drugim i do tego trzeba mieć dobre nerwy, do tego trzeba mieć jakiś wachlarz umiejętności, cały czas uczyć się nowych rzeczy, adaptować sobie nowe rzeczy, żeby to wszystko jakoś trzymało swoje ręce i nogi, żeby być pewnym, że na kolejnych tam etapach innych produkcji, dalszych produkcji, jakby będzie można wziąć odpowiedzialność za to, co się robi i wypuścić odpowiedni model, odpowiedni kontent dalej bez tego, że czegoś tam się nie umie albo nie jest się w czymś tam dobrym. To jest specyfika niestety i niestety pracy w reklamie. Tutaj trzeba mieć naprawdę szeroki zakres i raczej nie jest się skupionym na jednej rzeczy, tak jak w przypadku game devu, gdzie z reguły osoba jako character artist nie robi nic innego oprócz tworzenia postaci. Tutaj faktycznie, jeżeli jest się, ja na przykład charakterem, ale ma się umiejętności modelingowe i całe wokół całego asetowania, bardzo często wykorzystuje się takie osoby, jakby, z którymi mają ten rozszerzony wachlarz do innych produkcji, żeby można było jakby cały czas podbijać, zapełniać te wszystkie luki i być pewnym, że ktoś zrobi to w odpowiedni sposób. Wydaje mi się, że to chyba byłby koniec z mojej strony. Zakładam, że będą jeszcze jakieś pytania, dlatego jeżeli coś, to jestem otwarty i na odpowiedzi. Proszę być. Widzę, że to jest coś w QA. Okej. Już pojawia się pytanie. Nie wiem, ja już je widzę przed sobą, mam w question and answer, także pozwolę sobie je przeczytać, to są trzy pytania, być może jakieś tam się jeszcze pojawią, jak coś to oczywiście się zachęcam do zadawania. Więc pierwsze pytanie od pana Michała, ile trwało zrobienie takiego modelu lodołamacza, a ile postaci Boba lub Tila? W przypadku lodołamacza mieliśmy chyba czas 3 tygodnie na zrobienie takiego modelu, już do niego wskakuję. Tak, to był model, który jakby miał już swoją bazę, bo gdzieś tam był chyba kupiony na odpowiednich licencjach, tylko że on nie przypominał tego modelu i to, co my musieliśmy zrobić, jakby to skorzystać z jakiejś tam zawartości, która jest, ale zrobić to w pewien sposób na nowo, w sensie dostosować nasze proporcje naszego modelu do konceptu, który my mieliśmy wypracowany, zrobić wszystkie ufałki od nowa, zrobić wszystkie tekstury od nowa, zrobić cały shading od nowa, więc powiedzmy, że 3 etapy były w pełni do zrobienia od zera, 1 z etapów był powiedzmy połowiczny. I udało się to zrobić w ciągu 3 tygodni, raczej bez crunchu, chyba tam były 1 czy 2 dni crunchowe, ale to powiedzmy, że było takie 3 dni pełnej pracy, 8-godzinnej, czyli tam 40 godzin tygodniowo, załóżmy, że to było około tam 120 paru godzin na taki model, więc jakby relatywnie, jak się słyszę taką liczbę jak 120, to się wydaje, Jezu, jakie to jest długie, ale jakby w przypadku produkcji 3D to jest taki czas niedługi, nie krótki. Taki, na takie modele w miarę zaawansowanych jest to dobry czas. W przypadku Boba Marleya, Bob Marley powstawał trochę po godzinach. Robiłem go, to jest napisane 2 miesiące po godzinach. Tak. Więc trudno powiedzieć, ile mi zajął Bob Marley. Tak faktycznie, że zajął mi jakieś 2 miesiące po godzinach, gdzie ja z reguły po godzinach pracuję jakieś 4 godziny dziennie. No to można wywnioskować, że no trwał pewnie z 300 godzin, tak mi się wydaje, 200-300 godzin mógł trwać, bo może trochę przesadzam, raczej 200 godzin. Jakby największym problemem chyba tutaj było cały czas szukanie podobizny, wiedząc, że on miał na tyle bujne te swoje dreadlocki, że nie było widać na zdjęciach referencyjnych, jak wygląda jego czaszka, jakby gdzieś tam z boku i szukanie odpowiedniego wyglądu, bazując głównie na zdjęciach z frontu, było bardzo dla mnie kłopotliwe i zajęło mi najwięcej czasu, żeby to w końcu znaleźć, żeby znaleźć w końcu to podobieństwo, nie wiedząc za bardzo, jak zachowują się kości, jak zachowuje się czaszka z tyłu. Jest to bardzo istotne, mimo tego, że cała to jest przykryte, cała głowa jest przykryta dreadami, szukanie takich rzeczy, nie mając dobrych referencji, zawsze zajmuje dużo czasu, bo być może z jednego ujęcia podobieństwo będzie, z drugiego kompletnie nam się rozjedzie. Więc myślę, że to był jakiś taki czas 200 godzin. Na pewno to były 2 miesiące takiej pracy po godzinach, dzień w dzień.
Pan Aleksander zapytał, co decyduje o ilości siatek UV stosowanych do danego modelu i na którym etapie tworzenia setów wiecie, jak zoptymalizować model. Jeżeli chodzi o siatki UV stosowane do danego modelu, decyduje oczywiście jakby pamięć albo sugerowanie się layoutem, czy storyboardem, czy konceptami, jakkolwiek to jest wcześniej zorganizowane pod kątem tego, jak bardzo widoczny będzie obiekt w scenie. Jeżeli to będzie obiekt mocno widoczny, jeżeli to będzie obiekt, w którym będą jakieś duże close-upy, będzie duży zoom na jakieś odpowiednie fragmenty, już od razu wiemy, że to jest mocny obiekt, decydujący obiekt, który będzie wymagał poświęcenia więcej czasu na dobre ufałkowanie i na rozbicie dalej modelu na dodatkowe UDIMy. W momencie, kiedy wiemy, że jakiś model jest już, bo z reguły to też trzeba zaznaczyć, że cała praca jednak jest mocno związana ze storyboardem, mocno związana z layoutem i jak już jakby etap, czyli taka trochę preprodukcja naszej produkcji jest już jakkolwiek widzialna, czyli wiemy, jak zachowuje się kamera, mamy jakąś taką surową scenę postawioną, wyrenderowaną w jakiś też taki bardzo surowy sposób, gdzie widzimy, jak te postacie się tam zachowują, jak się zachowuje otoczenie, jak się zachowuje kamera i mamy załóżmy 30 sekund takiej animacji wypuszczonej bardzo prywkowo, no to wiemy, że modele, nad którymi pracujemy, są na pierwszym planie, trzeba się na nimi bardziej skupić, trzeba zrobić dokładniejsze ufałki, dokładniejsze tekstury, a te, które są gdzieś tam z tyłu, nie trzeba się na nimi tak bardzo skupiać. Druga sprawa to jest też cały czas trzymanie się pewnej takiej hierarchii pod kątem, czy hierarchii struktury pod kątem wypuszczania tekstur i zazwyczaj to są tekstury wypuszczane właśnie w 4K w rozdzielności 4096 na dłuższym boku. To nam powiedzmy, że gdzieś tam gwarantuje w miarę dobrą jakość jakiegokolwiek tam nie zbliżenia, ale jakiegokolwiek rzutu kamery na dany obiekt. Oczywiście, jeżeli trzeba, to wypuszczamy to w większej rozdzielczości, załóżmy 8000, raczej rzadko to stosujemy, bo jednak wolimy rozłożyć model na więcej ufałek i wypuszczać 4, właśnie przede wszystkim pod kątem optymalizacyjnym i tutaj też wskoczę do kolejnego pytania zawartym w pytaniu. Na którym etapie tworzenia setów wiemy, jak zoptymalizować model. Właściwie to jest troszkę na etapie, kiedy wiemy, nad jakimi modelami pracować i są layouty porobione, czyli to, co mówiłem, jakby jakieś tam prywkowe animacje już wypuszczone, no to w tym momencie wiemy, że dany model może być gdzieś tam na bliższym planie, na dalszym planie, więc tutaj tak samo możemy w jakikolwiek sposób sobie taką siatką też w miarę możliwości operować. Natomiast jeżeli chodzi o samą optymalizację siatki, nie zawsze jest to możliwe z powodu samego skomplikowania obiektu, tak, z budowy danego obiektu, więc jeżeli na przykład tworzymy motor, gdzie jest mnóstwo jakichś elementów dodatkowych, śrubki, nieśrubki i tak dalej, no to oczywiście zadajemy sobie pytanie, na ile jest to widoczne i na ile takie śrubki umieszczać, załóżmy, na ile takie śrubki zrobić, używając normal map, żeby one były widoczne po prostu w teksturze pod kątem padania światła, ale też w layoutie widzimy, jak załóżmy kamera wokół takiego obiektu się obraca i na ile może to afektować, na ile nie. Z reguły podpowiada nam trochę intuicja, doświadczenie i doświadczenie pod kątem 3D i doświadczenie z pracy z klientem, który nagle może stwierdzić, o, ja bym chciał jednak ten model mieć bardziej widoczny, więc tutaj z reguły lepiej zrobić krok do przodu. Świetnym przykładem jest to. To jest idealny przykład, jak że trochę zrobiliśmy krok do przodu za więcej, za bardzo, o jeden ten krok, natomiast z naszej perspektywy było to trochę istotne, bo w reklamie te turbiny widać przez dosłownie sekundę, i co więcej, mimo tego, że widać się przez sekundę, to one są na tyle dużo dzieje. Postaram się gdzieś to szybko przeklikać. Chyba było gdzieś tu. Nie wiem, czy to mamy w kadrach. Nie wiem, czy to uda mi się znaleźć. Może to było tu. Chyba mi się tego nie uda znaleźć. Chodzi mi o to, że jakby ujęcie, na którym tutaj pracowaliśmy, właściwie trwało całą sekundę i nie więcej i nic się wokół tego nie działo, natomiast to, co my zrobiliśmy, to dopracowaliśmy te turbiny na naprawdę dość wysokim poziomie, wyeksportowaliśmy tekstury w 4K. Ja pamiętam, że robiłem te turbiny, jakby i model, i tekstury i trzeba było tam, poświęciłem chyba na to, nie wiem, ze 3 godziny na przygotowanie mocno layerowego setu tekstur, gdzie mamy metal, gdzie mamy
rdzedzia, mamy jakieś zabrudzenia. Wypuściliśmy to gdzieś tam finalnie do produkcji, a turbiny były od razu w ujęciu, gdzie one się mocno kręcą, gdzie są bąbelki, które trwa sekundę, więc tak naprawdę nie musieliśmy zrobić z nimi kompletnie nic. To jest z reguły właśnie takie trochę przewidywanie. Nie wiemy, czy klientowi się to spodoba, czy nie. Lepiej zrobić krok do przodu, wiedząc, że mam na to czas, niż później nadrabiać i szukania jakichś takich właśnie optymalizacji. Lepiej jakby troszkę mieć to na początku, gdzieś tam z tyłu głowy, że lepiej coś takiego zrobić albo czegoś nie robić, niż szukania tego potem. Dobrze, skakujemy dalej. Ile czasu potrzebujecie zrobienia jednego modelu? Średnio, min, max. Wydaje mi się, że średnio nie da się na to odpowiedzieć, bo model modelowy jest nierówny. Jeżeli mamy zrobić taki model właśnie jak ten icebreaker, no to tak jak mówiłem, to są 3 tygodnie. Jeżeli wskakujemy na modele asetowe, jakby takie envowe, które gdzieś tam są na innych planach, na przykład o taka uciuchcie, która była w reklamie Babybelu, no to zakładam, że to są jakieś 2 dni roboty jakby na cały model, tak? Zbudowanie geometrii, zrobienie UV-ek i potem shading w jakimś substance, to są z reguły jakieś 2 dni. Ale na przykład taki model, gdzie mamy wieżę połączoną z takich ciasteczek, jako akurat robiłem i zajął mi, ja wiem, co 4 dni, bo jednak tutaj trzeba było mocno gdzieś tam podziałać wokół wszystkich tych materiałów ciastka, czekolady i tego kremu. Także na to troszkę nie da się jakkolwiek odpowiedzieć, ale przykładowo inny model takiej pizzy, która gdzieś tam występowała w scenie, zajął pewnie z godzinkę nawet i pewnie mniej, tak? Zbudowanie prostego shape'u, zrobienie prostych uchwałek i wrzucenie jakiegoś koloru z teksturą, która na roughnessie zachowuje w taki a nie inny sposób. Jakby nie jest też już bardzo czasochłonne, dlatego w tym przypadku jest to raczej robota na jeden dzień. Tutaj naprawdę nie da się odpowiedzieć na to pytanie średnio, bo gdybyśmy średnili to wszystko, to okazałoby się, że wrzucamy do jednego worka modele jednodniowe i 3 tygodniowe i średnio nam wychodzi 1,5 tygodnia, tak, więc w zależności bardzo od modelu. Jak zoptymalizować czas renderingu przy takich projektach, ponieważ fotorealistyczna produkcja zwyczaj długo się renderuje, ewentualnie dać do jakiegoś podmiotu udostępniającego zasoby do renderingu. Znaczy od razu, że się nie zajmuję etapem renderingu, jest to bardziej pytanie do osoby, która zajmuje się stricte renderingiem i lightningiem, ewentualnie nawet wranglerem. Z naszej strony jest to cały czas pamiętanie o tym, żeby siatka była odpowiednio dobrze zoptymalizowana, żeby nie była ani za gęsta, ani za rzadka, w sensie, żeby była możliwie deformowalna, ale żeby miała ten zakres, że wrzucimy tam jakiegoś open subdiva, czy Turbo Smootha, czy Cat Clarka do renderowania displacementu i żeby to w miarę udźwignął. Ustawienie samego displacementu, jeżeli obiekt tego wymaga, żeby też nie za bardzo zagęścić tej topologii. Szukanie optymalizacji w teksturach, czyli tak samo możliwie nie wypuszczanie wszystkiego w 8K, tylko gdzieś tam szukanie tego, co można puścić 4K w 2K. Jakby ze strony naszej asetowej jest to po prostu wpuszczenie modelu, który możliwie technicznie będzie mógł być na tyle zoptymalizowany, żeby nie przeciążył sceny. Natomiast cała reszta oczywiście wynika z samej struktury sceny i z jej skomplikowania, dlatego często może być sytuacja tego typu, że niestety scena jest na tyle skomplikowana, musi zająć większą część farmy, bo wszystkie rzeczy, które my renderujemy na farmach. Czasami musimy korzystać z jakichś oddzielnych podmiotów, jakby naszych podwykonawców, gdzie wysyłamy dany materiał do renderingu. Tak? Jakby to też zawsze jest uwzględnione w pipeline pracy i w jakichś podmiotach wokół produkcji, żebyśmy o tym na samym początku pamiętali. To, co my możemy zrobić, to jest po prostu optymalizacja modelu. W jakim programie były robione materiały proceduralne? Nie za bardzo wiem, czy mogę na konferencji Autodesk odpowiedzieć na to pytanie, natomiast jest to też producent zaczynający się na literę A. Kiedyś na S, dzisiaj na A. Natomiast jeżeli chodzi o same procedurale też można wykorzystywać w shadingu i bardzo często wykorzystuje się jakieś materiały proceduralne, tworząc odpowiednią strukturę nodów w Arnoldzie, gdzie mamy jakieś mapy, które tajlujemy sobie i je dalej mnożymy. Muszę się tutaj bardzo streszczać, bo widzę, że mi się już chyba skończył czas, a tych pytań cały czas przychodzi, dlatego... Właśnie, dlatego chciałabym tutaj trochę wziąć panu słowo. Tak, dobrze. Pojawiło się bardzo dużo pytań, więc proponuję, abyśmy rozwiązali to w inny sposób, po prostu prześlemy je do pana, one będą odpowiedziane, ale w formie pisemnej.
I po prostu potem ją umieścimy na stronie post-eventowej, więc odpowiemy na nie, tylko proszę po prostu tutaj o cierpliwości. Ostatnio dostaną Państwo informacje, ale po prostu po evencie. A dobrze, to teraz możemy mamy już czas, że tak powiem, na przerwę, więc bardzo dziękujemy za prezentację. Bardzo również dziękuję. Odezwiemy tutaj z pytaniami i będziemy w kontakcie. A teraz mamy 15 minut przerwy, ciut troszeczkę skrócona i zapraszam ponownie na 14. Będzie kolejna prezentacja firmy TheFarm 51, więc widzimy się już za 15 minut. Dziękuję bardzo, dziękuję za poświęcony czas.